Na święta ubieramy choinki, na Wielkanoc malujemy jajka. To bardzo miłe i lubiane przez wszystkich obyczaje. Są jednak miejsca, gdzie nie jest tak wesoło. Dziś przedstawiam Wam 10 najdziwniejszych tradycji z całego świata. Miejsce 10. Polterband. Polterband jest niemieckim przedślubnym zwyczajem, podczas którego rodzina zbiera się razem i tłucze dosłownie wszystko. Talerze, wazony, podstawki, filiżanki, nawet toalety. Wszystko oprócz okularów i luster. Symbolizuje to pracę razem pomimo przyszłych trudności, jakie pojawią się w życiu nowożeńców, którzy cały ten bajzel muszą posprzątać. Miejsce 9. Małpi Festiwal. Nie jest to jeden z tych festiwali, na których jada się to, czym żywią się małpy. W zasadzie jest na odwrót. W Tajlandii to małpy jedzą, podczas gdy ty przygotowujesz tę ucztę. Ponad 3000 kg owoców i warzyw jest oferowanych lokalnym małpom z jednej z prowincji w Bangkoku podczas festiwalu. Miejsce 8. Garnik. Garn jest angielską tradycją w robieniu min celebrowaną już od 1267 roku. Podczas Mistrzostw Świata w garningu uczestnicy muszą założyć homonto i zrobić jak najbardziej groteskową minę. Niektórzy traktują tradycję nad wyraz poważnie. Peter Jackman, czterokrotny mistrz, pozwolił sobie na usunięcie zębów, aby jego ruchy twarzy były bardziej ekspresyjne. Miejsce 7. Dzień Gęsi. Dzień Gęsi jest hiszpańskim zwyczajem, w którym młodzi mężczyźni muszą skacząc po łódkach złapać wysmarowaną tłuszczem gęś i ukręcić biedaczce szyję. Tradycja ta ma pokazać, że przyszli mężowie są silnymi i gibkimi kandydatami na potencjalnego partnera. Miejsce 6. Caganers. Mieszkańcy Katalonii mają niezwykle ciekawą tradycję świąt Bożego Narodzenia. Chowają oni malutkie statuetki, które przedstawiają znaną osobę w dwuznacznej pozycji, a rodzina i przyjaciele muszą je odnaleźć. Sama nazwa pochodzi od katalońskiego słowa, które oznacza wypróżniającego się. Tradycja jest obecna od XVII wieku. Miejsce 5. Związywanie stóp. Od przeszło 1000 lat młode chińskie dziewczynki musiały przechodzić przez ten bolesny proces łączenia stóp. Aby tego dokonać, małym dziewczynkom w wieku 3 i 4 lat łamano stopy i obwiązywano je ciasnym bandażem, aby stopy nie rosły zbyt duże. Pomimo wielu prób zakazania tego rytuału, był on obecny aż do 1949 roku. Miejsce 4. Obcinanie palców. Kobiety z plemienia Dani w Indonezji oprócz cierpienia psychicznego po stracie członka rodziny muszą także zmagać się z bólem fizycznym. Kiedy ktoś umiera, kobiecie, która jest z nim najbliżej spokrewniona, obcinany jest kawałek palca u ręki. Proceder ten jest kultywowany w celu zadowolenia pradawnych duchów. Miejsce 3. Zakaz wchodzenia do łazienki. Tidong jest grupą ludzi zamieszkujące północne Borneo. Posiadają oni dość dziwną i na pewno doskwierającą parze młodej tradycję. Przez 3 dni i 3 noce poprzedzający ślub przyszli małżonkowie nie mogą korzystać z łazienki. Oznacza to zakaz wydalania oraz mycia się. Wierzą oni, iż ten rytuał pomoże im w ich przyszłym szczęściu, długim i płodnym życiu. Aby przetrwać przez to istne piekło, młoda para spożywa tylko niewielkie ilości pokarmu, a ich cała rodzina przez te 3 dni bacznie ich pilnuje. Miejsce 2. Wielbłądzi wrestling. W Turcji wielbłądzie walki są bardzo popularnym sportem. Widzowie oglądają zmagania 2 specjalnie wyhodowanych wielbłądów płci męskiej, ścierających się ze sobą. Podekscytowani widzowie powinni uważać na pryskającą wszędzie mleczną ślinę poruszonych wielbłądów. Miejsce 1. Wstęp do bycia żoną. Aby właściwie wejść w małżeństwo, przyszłe szkockie żony muszą przejść przez dość specyficzny rytuał. Przyjaciele panny młodej muszą z zaskoczenia oblać ją specjalną mieszanką złożoną z kurzych jaj, zsiadłego mleka i piór. Tak przygotowana panna młoda musi paradować po mieście przez jakiś czas. Zwyczaj ten obchodzi się w celu przygotowania kobiety na wszystko. Każdy inny problem nie będzie miał większego znaczenia w porównaniu z tym, przez co przeszła przed ślubem.
To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!